Hej, z tej strony Deku. Dzisiaj zagramy w No Rest for the Wicked. Jest to gra twórców od Ori. I dość od dłuższego czasu ją obserwowałem. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę podkreślić, że grę otrzymałem bezpłatnie od wydawcy w celu jej przetestowania i nie zmienia to wpływu na moje postrzeganie gry, jak i jej ocenę. Jest to połączenie Soulsów z grami typu Path of Exile czy Diablo, czyli taka izometryczna gra nastawiona właśnie na walki głównie z bossami i nieco trudniejszą rozgrywkę, co mi bardzo pasuje, bo lubię Path of Exile. Ostatnio, kto był na moich live'ach, czy widział nagrania z live'ów, to dość dużo pogrywałem ostatnio w Sekiro. Więc tutaj ta gra bardzo mi się też właśnie przez to właśnie spodobała. Twórcy gry robili ponad 6 lat, a do każdej lokacji przyłożyli rękę dość starannie, bo każda lokacja jest zrobiona ręcznie. I jest coś takim unikalnym stylu graficznym, co początkowo mi się, szczerze mówiąc, nie podobało, ale jak sam zacząłem grać, jak zacząłem bardziej gdzieś tam oglądać, bo przed tym nagraniem grę testowałem, żeby jakoś tam w miarę ją ustawić, no to mi się to właśnie zaczęło podobać i ma to swój klimat. No tak na zwiastunach, jak widziałem, no to tak i tak ja z tą grafiką byłem. Ale właśnie grając właśnie samemu, to ta właśnie grafika mi się spodobała właśnie. Ma właśnie swój urok, ale nie przedłużając. Stworzając postać, za dużo nie mamy do ustawiania, bo tam głównie tylko elementy twarzy, jak te włosy, oczy, usta, nos. Więc wybierzmy moją postać i stwórzmy nową krainę. I sobie nazwiemy krainę naszym kanałem, czyli Tyku Gierkuje. Zaczynamy od prologu, a was zapraszam już na pierwsze chwile z grą. When I was a child, Amgard told me stories. Said the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. But the world was nearly lost in its wake. And she prayed that the Sauron would never need to return. No sum worth bringing the likes of them to shore. To jest nasza postać. No i właśnie, nasze karakturki w menu przestały wyglądać jak karykatury. You are all 7 feet tall and big as oaks. Don't look so tough to me. Bad idea to let you on board. A niby czemu zły pomysł? Venture to Sakra. Then the rumors must be true. The pestilence has returned. Jakiś pomór na statku, czy gdzieś. Killer on board.
not sure what thou. You're supposed to be special or something. Leave me, nurse. Little space, eh? Not just the weather we have to contend with. No good will come of this. Should have burned the island to the ground 1,000 years ago and never come back. We've wrecked and ravaged our way across half of the Arshan Sea. You're scared of a hunk of rock. Jest tu trochę dialogów na początku gry, dlatego zdecydowałem się to zrobić na odcinku. Captain wants a word with you up above. Don't mind the others. It's just their way. You go speak with the captain and I'll check on your quarters. Póki co na rozdzielczości 1440p mam, czyli tej 2K, 60 stałych klatek, więc jest lepiej niż pokazali na infografice z wymaganiami do gry, gdzie w teorii nie powinno mi to działać na 60 klatkach w tej rozdzielczości. Trafficked in people before, but well, I won't be sorry to be out of these waters with you off my ship. I was paid to deliver you to Sakura in one piece, and I will. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. Okay. Teraz chodzimy w dół, pod podkład. O, skrzynia! No i to jest ten element, który właśnie strzał mi odpowiada, że musimy niszczyć takie skrzyni, beczki, bo do skrzyni ich nie mam. Ale takie niszczenie skrzyń to jest dla mnie strata czasu. Nie lubię takiego elementu. O, żeby po prostu znaleźć jabłko. Ale może po prostu to gdzieś w późniejszej fazie gry się zmieni i nie będę po prostu musiał tego robić. A skupię się po prostu tylko i wyłącznie na skrzyniach. Teraz akurat mamy takie ograniczone zasoby, a i tak wszystkiego nie chcę niszczyć, bo mi się po prostu tego nie chce robić w grach, nie? Co potrzeba w tej kuchni? Oh, sawdust. Sure, you can eat a mushroom in a pinch, but nothing beats a cooked meal. Here, have some for yourself. No, czyli taki quest, który łatwo można pominąć, bo na testach to pominąłem i nie dostałem rzeczy w ekwipunku. Mylą mi się zawsze przyciski na tych wszystkich, no, padach. Bo czasami, żeby coś przemielić, to trzeba górnymi przyciskami, tymi triggerami, a czasami górnymi w opcjach gry. To nic, że demolujemy pół statku, nikt nic nam nie mówi. A możemy zmówić. Our ship might seem thick with sinners, but the church welcomes all. Criminals, heretics, even the Dasher, even you.
Ej, a jak mamy tu zmówić modlitwę? Wierzę. Chyba nie możemy. Albo coś nie tak robię. Jak na razie jest płynnie, jest ładnie. Najczęściej to właśnie o optymalizację pyta się pod różnymi filmami w grach. Niezależnie, czy to jest u mnie, czy nie. Ale ten aspekt właśnie niszczenia tych przedmiotów to mogliby sobie twórcy podarować. Fajnie, żeby to się niszczyło, ale niekoniecznie, żeby jakiś lód był. Bo dla samego lutu po prostu mi się tego nie chce robić. No ale takie wprowadzenie do gry, to mniej więcej wiecie, jakie to ma dla mnie bolączki. No i o wiele lepiej jest grać na padzie, niż na klawiaturze. Sterowanie jest po prostu dużo bardziej dokładniejsze. Ten głos mi przypomina jakąś postać z mafii. Paula czy Samiego? Też miał taki głos, ale z tej oryginalnej serii. A my mamy iść spać, to sobie już pójdziemy. Co tu się wydarzyło? O, tu już klatki naskaczą. Przynajmniej przez chwilę. Mylą się przyciski też tutaj. Gdzie to wszystko zakładać? Ale możemy iść na walkę. Nie mam tarczy. I tak samo mamy tutaj zielony okrąg, czyli naszą wytrzymałość, czy tam kondycję. I przeciwnik też ma posturę. Dostaliśmy tarczę, to sobie ją możemy od razu też wyekwipować. Potem może ona się może przydać. Ale idźmy wyżej. Chcę zobaczyć, czy jest też taki perfect pary jak w Soulsach, zwłaszcza w Sekiro. Okej, czyli posturę mu zbiliśmy. Było go łatwiej pokonać. O! Surowego karpika dostaliśmy. No i tym mieczem to faktycznie jest trochę lepiej te skrzynki chyba zbijać, te wszystkie rzeczy. Ale grafika ma swój urok. Może na początku to tak nie wyglądało. No i momentami po prostu, o, mamy się przylepić się do ściany. Nie musiałem się trochę naklikać. Czy ja czegoś na dole nie podniosłem? Trudno, nie chce mi się cofać.
Odskocz. Przydałoby się coś zjeść. Ładuj. Pokaż parowanko perfekcyjne. O, chciałem finisherom pokazać, ale mi się nie udało. Bo miał akurat postawę z przebitą. Ale trudno. No, chodzimy. I tutaj jest bez żadnych loadingów. Fajne przechodzenie tych lokacji jak na razie. O, nie do końca go dobiliśmy. Już ci pomagam. Ale co tylko? I nam nie dokończył. Mamy chwilkę kondycji, ale nie wiem, jak często będziemy dostawali takie rzeczy, więc wolę oszczędzać, a tutaj za bardzo nie potrzebujemy. Ty jednym machnięciem pokonałeś mi dwóch kumpli? Ładuj, kondycję, pięknie. A my schodzimy na dół. Nie, jeszcze nie na dół. Kolejny starszownik. Wow, nam też są... Postawę zbija. Nieźle. Podładujmy trochę. Jeden cios? Nie. Dawaj go. Mamy klatkę otworzyć. Otwieramy ją. Tu tak czuję trochę mniej tych klatek, więc chyba dynamiczną rozdzielczość będę musiał włączyć. Żeby zapewnić nam te stałe 6 klatek. Jeden cios. Prawie jeden. Odskocz.
Dobra, bo dwukamp się robi. Jeden mniej. Jak rzadko lubiałem mięsiste takie właśnie walki, takie dłuższe. Tak tutaj powiem wam, że jest na razie spoko. Zwłaszcza, że tych przeciwników nie ma nie wiadomo ilu. Tylko potrzebujemy sobie zjeść zupkę. Cofaj, cofaj, cofaj. Trochę zlemiłem. Pomyślałem, co wam powiedzieć. Ale sobie zjemy zupkę. So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man, and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel. As I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Bowras. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sakra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against any... It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sakra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sakra will recover. No. Sakra will be reborn. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe. Screaming into the light.
Czyli gdzieś tam z tym pomorem mamy coś podziałać. No i tutaj już zaczynamy taką swobodną eksplorację. Tu już możemy robić co chcemy. I ja bym powiedział, że to jest taki lekki Souls-like. Bo jednak tutaj ile sobie wytworzymy zupek, jedzonka znajdziemy, to tyle tego będziemy mieli. O, widać, że też możemy rudę wydobywać, jak będziemy mieli kilof. Zbierały monetki, więc tutaj... No jest po prostu lekka ta gra. Dosyć. Więc jak ktoś planuje jakieś Soulsy, to myślę, że to będzie dobry wybór. Bo tutaj nie będzie wkurzenia się na kamerę, że kamera coś źle nam pokazuje. Co... Jeżeli ktoś mnie widział dobrze na live'ach, to wie, że kamera potrafi być denerwująca. Zwłaszcza jak nic nie by nie widzieli. A tutaj jednak... Jest dużo lepiej z tą kamerą. No i właśnie eksploracja nas potrafi nagradzać różnymi przedmiotami. O! Ostrza, pierścień. Weźmy wszystko, zaraz tym się pobawimy. Tylko jeszcze chyba coś tutaj było do podniesienia, czy ja już to podniosłem? O, jest. Monetka. Monetki na pewno wiem, że będą potrzebne nam do... no, jak to się zwie? Do craftingu. Znaczy nie craftingu, tylko naprawy broni. Co to jest? Czy tam będzie jakieś przejście dla nas? Nie, nie ma. Przemknięcie to jest tylko to. Więc tutaj jest dużo właśnie takiej swobody w działaniu. Co chcemy robić, gdzie chcemy iść. Co to nam pokazuje? Czy drzewo można ścinać? Ciekawe. Ale przejdźmy do ekwipunku. Później za chwilę wam w sumie pokażę mapę. O! Pierścień zwinności. Szybkość ataku, szybkość ruchu, kondycja przy ataku, zużycie kondycji przy biegu ataku. Pięknie. Odporność na gorąco, zimno. O! Fajny pierścionek. Miedzianą siekierkę mamy i mamy podwójną broń. A tu narzędzia możemy wyposażyć. O, ta stara siekierka tu wiadomo. Drewno sosny jeden. Ktoś czuje, że będzie tego drewna trzeba sporo narąbać, żeby coś ciekawego zdobyć. Ale tutaj widzę, że FPS-y się uspokoiły, bo widzę, że tutaj już jest 60, więc tak byśmy zostawili. A utylizacja GPU to jest takie 90% u mnie. A ustawienia gry mam ustawione na jakość. Na razie twórcy nam nie dali jakoś więcej możliwości na ustawianie różnych rzeczy. Ja jeszcze nie wiem, w jaki ból chcę iść, bo nie wiem, jakie są bronie w grze.
a mój ból będzie właśnie dość mocno zależał, czym mi się będzie fajnie walczyło, nie? Tam zaraz pójdę pogadać, tylko bym chciał tu jeszcze sprawdzić, tu chyba nic nie ma. You'll never make it to Sacrament from here. This coast is crawling with the risen. Oh. The waves. Can you feel them, Father? We're back at sea. Sacrament. Poznajmy szczegóły. A, my musimy się gdzieś tutaj dostać. Dziennik zadań. Kapitan statku ukazał nam spróbować dostać się do miasta Sacrament. Ostrzegł jednak, że przed nami może czaić się wiele tych najeźdźców, którzy zaatakowali na statek. Dostaliśmy kolejne ostrze, ale te są gorsze. O, teraz trochę tak chrupnęło przy tym ataku. Jest ognisko, a przy ognisku możemy robić piłki. Amont Mix Max 5, tak? Nie, tak, 5 maksymalnie możemy zrobić. Wolę mieć zupki. Pod tym przyciskiem i teraz tak, wolę mieć zupki, 35 punktów zdrowia nam dają. Dobra, mamy wyposażone, a brakuje nam ziół, żeby więcej tego zrobić. Póki co się połowimy sztyletami, bo czy mamy jakąś inną broń, to tego ja nie wiem. No i eksploracja. O! Mógł spaść. Pięknie. To sobie zabierzemy. Ale da się tak na niego naskoczyć, żeby go ubić? Nie. Wow, trochę bijesz mnie. Jedzonko. Ty nas nieźle mi bijesz. Musimy czekać. Czyli nie możemy sobie tak co chwilę po prostu brać jedzonka. Lazurowa Klinga. Pokażcie mi ją. Jest to jeden lepsza. Ogniste wzmocnienie jest. Czego nam brakuje? Wymaganie 11 siły potrzebujemy i 11 inteligencji. Kurczę, to ja sobie nie przetestuję tak w broni na ten moment. Na co ty się striggerowałaś? Plakat. Wojownicy mogą upaść, ale nie my. Głusi mogą nie słyszeć modlitw, ale nie my. Wołający o pomoc mogą pozostać nieusłyszani, ale nie my. Zranieni sojusznicy mogą upaść, ale nie my. To my, skrzeszeni. Tam dalej chyba na razie nie ma sensu iść. Tylko by się przydało troszkę zjeść, nie? I trochę mięsa pozbierać. Zobaczmy mapę. Tu jest nasze ognisko.
tu gdzieś można pewnie dalej iść w tą stronę, więc to na razie sobie odpuścimy. A bardziej mi zależy na eksploracji tu w pobliżu. No, co jest z tym drzewkiem? Ścinaj, ścinaj. Boże, muszę uderzać przyciskiem. No, zbieraj łupy. No tak... To trochę tak boli, że nie zawsze to... dobrze nam łapie. Wow, zapominam, że to oni są mocni. Jedzonko. Teraz. No i mamy cooldown na użycie potyki. Wow, dobra, nie. Tu ja chyba jestem zdecydowanie za szybko. Bo tam gdzieś jeszcze łucznik jest. Jedzonko. Dobra, jest git. O, pancerz lepszy dostaliśmy. Ale co? On nam posturę zmienia na normalną, więc chyba obrotu nie będziemy mieli. Ale możemy przetestować, jak to będzie na normalnym trybie. Czy ja jestem coś w stanie ugotować? Nie mam bylicy. Zjemy sobie jabłuszko na razie. Więc sztylety chyba nie będą moją ulubioną bronią. Szepty. A, to jest nasze miejsce zapisu gry. Czy my mamy, co my ogólnie tutaj mamy w rzeczach? Tutaj sobie możemy ekwipunkiem zarządzać. Podki mamy różne. Nawet podka postawy jest, fajnie. Ruch w rubli. Co my później mamy? Tutaj mamy statystyki postaci. Na razie nie mamy żadnych punktów do wydania. Ale widzę, że nie wszystko dobrze przetłumaczone jest. Mamy udźwig osobno, czyli siła nie zwiększy nam udźwigu. Ale nie pisze nam, jakie bronie można mieć. Oj, wyszło mi. Zadania, pościgi. Oj, problemy też z literówkami, znaczy ze znakami polskimi są. Schematy broni mamy. I tutaj mamy ustawienia gry. I tak wyglądają właśnie ustawienia. Oj, skalę renderowania zwiększyłem niechcąco. I tak to się prezentuje. Ale mamy drugie menu. Ale to widzę, że to jest to samo, co w tym większym. Ale zanim tam gdzieś na górę pójdziemy, to my jeszcze tutaj chwilę pochodzimy. Broń dwuręczna. Dwuręcznych nie lubię w grach. Wiem, że one są silniejsze. Ale nie zamierzam.
Nie, sztylety... Sztylety też jakoś tak nie bardzo. Jak na razie to mi ten dwuręczny mieczyk podchodzi. Znaczy nie dwuręczny, tylko jednoręczny miecz, nie? Miałaś zjeść i co jest? Czy się grzybów nie da zjeść? Czemu ty te grzyby zjadłaś? Jak użyłem atak. Nie ogarniam tego. A, jak zginiemy, to tracimy użyty przedmiot. Ewentualnie muszę się nauczyć grać sztyletami. O, jest level. Sosnową wędkę dostajemy. Zdobywanie poziomów. To wiadomo jest standardzi. Ale podnieśmy tutaj wszystko, co mamy. Tu są zioła. Kanina jutowa. Okej. Okay. Auć. O! Skrzynię przy okazji znaleźliśmy. Klingowy olej. Dodatkowe obrażenia fizyczne. Spróbujmy jeszcze raz tam na górę wejść. Tylko może się nie spieszyć. Oj! Dobra. Tu są jakieś... A, i takie patenty. Fajne, fajne. Czyli mamy też taką eksplorację bardziej zaawansowaną. I tu jeszcze mamy trochę ziół. Jest łowienie ryb. Co też mi trochę to śmieszy. Ale możemy sprawdzić, co nam to da. Jak to działa? A, te karpiki po prostu łapiemy. Pewnie jakiś przepis z czasem poznamy. A tak, zróbmy sobie jedzonko najpierw. Dobra. I teraz statystyki. Tam była siła, inteligencja i bym dał jeden udźwig. Bo ten udźwig wiem, że będzie dość znacznie potrzebny. Level up. Teraz ekwipunek
I możemy tą laserową klingę używać. Bo to, co mam tutaj, to nam nie wpływa na wagę. My jesteśmy dalej w posturze normalnej. To nam nie wpływa na wagę, więc też jest dobrze. I poszczępiony płaszcz. Klejnoty możemy zakładać, ok. To co mnie jeszcze ciekawi. To czy jak my się tutaj pójdziemy do zapisu, czy nam to odnowi życie? Niestety nie odnawia nam życia, a liczyłem na to. Czyli nie działa to tak. Posążki w... Solsach. Zobaczmy, jak działa nasza nowa broń. O, padliśmy. Fajne jest to, że nie muszę wchodzić w menu ekwipunku i szukać, co wybrać. Mogę po prostu przytrzymać przycisk. I sobie wybrać, co mam użyć. Tu z tym raczej nic nie zrobimy. Tu pewnie byśmy musieli pójść od góry, żeby to sobie odblokować. Tam już to jest. Ale to możemy tak załatwić. Bomba i sztabka miedzi. No fajnie to się zapowiada. Ale myślę, że przygody będziemy kontynuowali już na live. To miało być tylko takie wprowadzenie do gry. Myślę, że prowadzenie się udało. Ja sobie zapisuję grę w specjalnym miejscu, a was zapraszam na stream, który będzie dzisiaj. A jak nie zdążycie na stream, to zapraszam was na obejrzenie VOD. Będzie na YouTubie. A tymczasem gra o Zombie Deku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego odcinka. Hej, hej!